Kolbudy jak co roku przywitanie lata rozpoczynają festynem rodzinnym. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się nad samym jeziorem. Tradycyjnie jednak na imprezie mogliśmy znaleźć gwiazdy lokalnej i ogólnopolskiej sceny muzycznej. No, jest to impreza, która trwa cyklicznie w Kolbudach od wielu, wielu lat. A kto był? No, z tego co pamiętam, chyba zaczynaliśmy od Rudiego Schuberta, Irki Jarockiej, Czerwonych Gitar. No, można by długo, długo wymieniać chyba wszystkie zespoły i wszystkie gwiazdy liczące się kiedyś i obecnie. Jeżeli chodzi o repertuar, to przybyli widzowie nie mogli narzekać na nudę. Różnorodność gatunków muzycznych to swoisty miszmasz. Wszystko po to, by zaspokoić gusta młodych i tych starszych mieszkańców gminy. Gwiazdą wieczoru był Paweł Małaszyński z zespołem Koszis, którzy miesiąc temu wydali nową płytę. Wpadliśmy na pomysł, aby w takiej małej miejscowości właśnie ściągnąć coś świeżego, coś, co należy zweryfikować nie tylko z muzyką, ale również z ekranem. Pomiędzy koncertami był czas na konkursy. Jednym z nich był konkurs przeznaczony dla wszystkich mieszkańców zameldowanych w gminie Kolbudy. Cel konkursu był szczytny, bo miał za zadanie zwrócić uwagę na problem tak zwanego janosikowego. Blisko 1 000 000 zł rocznie gmina traci przez osoby w niej mieszkające, a nie zameldowane. Gdybyśmy się wszyscy zameldowali, nie byłoby tego janosikowego i ten 1 000 000 zostałby tu u nas na nasze potrzeby. Także będziemy robili wszystko i was, kochani, o to prosimy, żebyście tych niezameldowanych przekonywali, iż warto się zameldować, pomijając wszystkie inne względy, to chociażby ze względów ekonomicznych. Na festyn przybyli mieszkańcy z różnych miejsc i w różnym wieku. Zapytaliśmy się ich o wrażenia z imprezy. Wspaniały festyn, naprawdę świetna organizacja, jestem bardzo zadowolony. Przyjechałem specjalnie dla Kubryka, to jest świetny zespół, naprawdę bardzo mi się podoba. Super się bawimy na imprezie. Bardzo lubimy festyny w Kolbudach, zawsze są udane, jest świetna atmosfera, naprawdę. Polecam. Mi się podoba zamek i systematy cudowne. Mieszkam w Kolbudach i jest fajnie na festynie. Jestem z moim ciociem, jestem z moim tatą, jestem z moją mamą. Jest to fajnie, mam też balona. Świetnie. Znaczy jest dobra muzyka, jest dużo atrakcji dla dzieci i ogólnie wszystko jest super. Aha. A jakie koncerty pani tutaj szczególnie się podobają? Zespołu Kubryk, no i teraz który ma być? Koczis? Na zakończenie zagrał zespół Pathology, którego wokalistą jest Wojciech Struszczyk. Inaugurację lata można z całą pewnością uznać za udaną. Otworzyła ona furtkę do kolejnych wakacyjnych imprez organizowanych na terenie gminy Kolbudy.